Na program zaprasza Bonimet, producent suplementu diety witamina D3 K2 ojca Grzegorza. Witam Państwa w kolejnym odcinku. Spłynęły kolejne pytania i oto jedno z nich. Leczę się na osteoporozę i w ostatnim roku okazało się, że mój stan uległ pogorszeniu. Czy są jakieś naturalne produkty, które mogą mi pomóc? Wpierw to należy pamiętać o tym, co przeżywaliśmy w ostatnich latach, ostatnim roku, półtora roku w zasadzie. Ludzie byli namawiani do tego, żeby pozostawać w domu, żeby nie wchodzić na słońce, żeby się mało aktywnie zachowywać. I to są skutki tego właśnie działania. Więc po pierwsze, należy zmienić styl życia, czyli wyjść na słońce, bo na słońcu tworzy się witamina D3 w naszym organizmie. Ona może być oczywiście dostarczana z zewnątrz, ale najlepiej jest, gdy nasz organizm sam ją wytwarza. Pół godziny ekspozycji na promienie słoneczne, oczywiście odkrytego ciała, już wystarczy, aby ta porcja witaminy D się nam wytworzyła. Kolejna sprawa, aktywność fizyczna. To jest również profilaktyka osteoporozy. Jeżeli będziemy obciążać się osiowo to znaczy się osi długiej, chodzenie po schodach, spacery, na przykład z kijkami, bo pływanie już na przykład nie, to już nie będzie obciążało naszego organizmu. Wtedy będziemy też budować sobie masę kostną. A co do suplementacji diety, to oczywiście witamina D3. I tutaj są podzielone opinie na temat, ile spożywać należy witaminy D3. Niektórzy mówią, że 800 mikrojednostek, no to trochę za mało. Ja uważam, że od 2000 wzwyż. Tak więc, jeżeli jest rzeczywiście stan taki, jak pani mówi, to nawet 4000, może nawet 6000 jednostek tej witaminy D3. Kolejna sprawa to witamina K2. D3, K2, połączenie tych dwóch witamin jest bardzo dobre, dlatego że jeszcze lepiej buduje masę kostną. Ale nie tylko witaminy. To jest substancja, która sprzyja tworzeniu się włókien kolagenowych. A kolagen jest, jak już kiedyś wspominałem, takimi prętami zbrojeniowymi w naszych kościach. To nie moje sformułowanie, tylko sformułowanie z biochemii Harpera, podręcznika akademickiego. I budowa kolagenu jest wtedy w naszym organizmie na dobrym poziomie, gdy my mamy duży poziom krzemu. Więc namawiam Państwa do picia odwarów z skrzypur, destu ptasiego. To są takie najbardziej bogate w krzem substancje. Nie naparów, nie parzenie, tylko gotowanie przez okres 20 minut. Receptura takiej mieszanki ziołowej, którą najczęściej używam, właśnie się pokazała na ekranie, więc możecie Państwo wykorzystać również tą recepturę. No i rzecz trzecia to mumio. Mumio, czyli substancja naturalna wypływająca z gór Środkowej Azji. Bardzo ciekawa, będzie o tym osobny odcinek. Ona również przyspiesza wzrost kostny i też warto z 200 mg tego mumio zastosować. Zatem pamiętajcie Państwo, nie tylko suplementacja, nie tylko zioła, ale przede wszystkim zmiana stylu życia. Sponsorem programu był Bonimet, producent suplementu diety witamina D3 K2 ojca Grzegorza.